Piotr Bąkowski dla portalu Fight Sport. Piotrze, dzisiaj jesteśmy na gali Real Fight Night 2, druga edycja, dwa razy pasy Twojej organizacji tutaj były, powiedzmy, stawką. Jesteś zadowolony z tych dwóch występów, szczególnie chyba z Kirila Lena, który dzisiaj zwyciężył i zdobył pas. Tak, oczywiście, świetny pojedynek. Kiril Len, Mateusz Szelczyk, obaj zawodnicy szli równo i tak właśnie byliśmy ciekawi, czy to się rozwiąże remisem, czy zakończyłeś to w jakiś ciekawy sposób. No, Kiril Len mnie zaskoczył, wspaniała akcja. Podoba Ci się gala? Tak, pełen profesjonalizm. Podziękowania dla organizatorów, dla prezydenta miasta. Naprawdę jesteśmy na tych galach często i rzadko kiedy trafiamy na tak profesjonalne przygotowanie imprezy. Powiedz mi tak, to jest stała już obecność organizacji właśnie w takim anturażu, czyli klatka i tak dalej, i tak dalej? Nie, bo robimy walki i kontraktujemy walki na ringu i w klatce. Wszystko zależy od konkretnego kontraktu, ale na pewno w Pabianicach bardzo nam się podoba i myślę, że tu jeszcze wrócimy. Ci zawodnicy, którzy zdobyli tutaj pasy, czy oni będą tutaj bronić tych pasów, czy jeszcze gdzieś jest możliwość na innych galach? Że powiedzmy ci konkretni zawodnicy będą bronić pasa na innych galach? Wszystko jest do ustalenia. Współpracujemy na bieżąco z galami PFN, także bardzo profesjonalne wykonanie, świetni prezesi. Mam nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana. Być może tam będziemy robili rewanż, jeśli zawodnicy się zgodzą. Pabianice. Mamy jeszcze kilka punktów, których nie chcemy w tej chwili zdradzać i rozwijamy się. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o, powiedzmy, o kickboxing w klatce, jakie masz podejście do tego? Ja uważam, że bardzo fajna sprawa, dlatego że jest taki głód na rynku. Kickbokserzy jednak są głodni tej klatki. Klatka jest medialna, klatka kojarzy się z mocną promocją. Pole walki jest świetne dla nas, tak samo jak na ringu, a nawet mam wrażenie, że jest więcej miejsca. Więc ja jestem za tym, żeby nie trzymać się twardo zasad, możemy robić i w klatce, i na ringu. To cóż, czekam na kolejne wydarzenia, na kolejne możliwości, powiedzmy, i tutaj współpracy, tutaj i ewentualnie gdzieś na innych galach, żeby tak wszystko świetnie, powiedzmy, to wypadało, bo ważne jest to, żeby organizatorzy też spełnili oczekiwania i organizacja chyba też dawała pasy na gale, które są naprawdę warte tego. Tak, oczywiście. My współpracujemy wyłącznie z organizatorami, z zawodnikami, z którymi się dogadujemy. Nie zależy nam na ilości, tylko na jakości współpracy i ta jakość często opiera się na tym, czy my się rozumiemy z daną osobą, czy nie, bo to jest moim zdaniem podstawa sukcesu na każdej płaszczyźnie, od trenera i zawodnika po działaczy i organizatorów. Piotrze, dziękuję bardzo w takim razie za ten wywiad i gratuluję sukcesu. Dziękuję bardzo.